Otwierając 51. inaugurację roku akademickiego 2021-2022, pragnę w imieniu Senatu i moim własnym gorąco powitać wszystkich zgromadzonych gości, którzy uczestniczą w naszej uroczystości. Witam prezydenta miasta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka. Dzisiejszą uroczystą inauguracją rozpoczynamy 51. rok istnienia naszej Alma Mater, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Poprzedni rok przebiegał pod znakiem pandemii, był jednak dla nas także szczególny z powodu obchodzonego uroczyście jubileuszu 50-lecia istnienia. Dzięki decyzji premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego Uniwersytet otrzymał 8 milionów złotych na utworzenie Laboratorium Badań Nowych Formulacji Lekowych oraz na wsparcie budowy monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Ponadto uzyskaliśmy środki w wysokości prawie 5 milionów złotych na remont domu studenckiego Skrzat. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał także Uniwersytetowi dotacje celowe na modernizację i termomodernizację dwóch budynków uczelni. Niemal w ostatnich dniach dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych skierowanych do uczelni przez premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego i przyznanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Warto też wspomnieć o sukcesach sportowych naszych studentów odnoszonych pomimo czasu epidemicznego w akademickich mistrzostwach sportu, w tenisie stołowym, siatkówce plażowej kobiet. Kilka medali uzyskały studentki w lekkiej atletyce. Drodzy studenci i doktoranci, w imieniu całej społeczności Uniwersytetu bardzo serdecznie Was witam i gratuluję wyboru uczelni, która będzie Was kształcić według jak najwyższych standardów, przygotowując do aktywności zawodowej i realizacji życiowych planów. Oby rok akademicki 2021-2022 był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny. Szanowni Państwo, ogłaszam rok akademicki 2021-2022 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza w Częstochowie za otwarty. Quod felix faustum fortunatum quesit. Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2021-2022 serdecznie pozdrawiam całą społeczność akademicką w Polsce. Życzę Państwu, aby nadchodzący rok pracy naukowej i dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń. Inauguracja roku akademickiego jest czasem nadziei, planów i nowego otwarcia. Cała społeczność uczelni staje przed szansą, aby spełniać ambicje i marzenia oraz w pełni wykorzystać potencjał, który tkwi w każdym z nas. W tym wyjątkowym dniu wszystkim Państwu obecnym na uroczystości pragnę przekazać wyrazy najwyższego szacunku i zapewnienie o mojej pamięci. Wierzę, że w rozpoczynającym się roku powrócimy do takiego sposobu funkcjonowania uczelni, jaki znamy sprzed pandemii koronawirusa. Złoty jubileusz pokazuje, że uczelnia ciągle się rozwija, że posiada nowe kierunki, kierunki ważne dla regionu, o czym wspomniała Pani Rektor, o nowych kierunkach dzisiaj utworzonych. Ja również z sercu będę się cieszył jeszcze bardziej, jak się pojawi również kierunek medyczny. Wiem, że uczelnia się do tego przygotowuje. Tak jak na pozostałe kierunki region czeka, tak i również na medyków. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wiem, że pracę będą mieć. A to jest chyba najważniejsze. Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać. I tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Nie będzie rozwoju ziemi częstochowskiej i miasta Częstochowy, jeżeli nie będziemy dbali o naszą elitę. A to Wy Państwo, jako przedstawiciele Uniwersytetu Częstochowskiego i wczoraj Politechniki Częstochowskiej, jesteście elitą tego regionu.
Gratuluję wszystkich sukcesów, gratuluję pozyskiwania środków, gratuluję wszystkim awansowanym, wyróżnionym, a pani rektor gratuluje wspaniałej kadry i myślę wspaniałych studentów. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za ogromne wsparcie dla uczelni, którego doświadczamy i wiem, że będziemy doświadczać również w przyszłości. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za wystąpienia. Szanowni Państwo, 51. rok akademicki w naszym Uniwersytecie rozpocznie wykład inauguracyjny wygłoszony przez profesora doktora habilitowanego nauk medycznych, doktora honoris causa, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk Andrzeja Górskiego. Odzwierciedlenie i urzeczywistnienie jest opinia Kanta, który właściwie określił etykę jako stan, w którym człowiek czuje się zobowiązany do zachowania przyzwoitości, tak bym to przetłumaczył najprościej, mimo że nawet litera prawa tego jednoznacznie nie określa. Uroczystość 51. inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza w Częstochowie uważam za zakończoną.